Dzisiaj zobaczysz materiał, który sprawi, że nie zaśniesz. Pamiętaj, aby zostawić ocenę pod filmem, a jeśli jesteś nowy, to koniecznie zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Zapraszam do oglądania. Mówi się, że duchy mają największą aktywność, kiedy właścicieli nie ma w domu. Ten przerażający film został wysłany na Facebooka i jest doskonałym tego przykładem. Greg mieszka bardzo blisko miejsca, w którym nagrano niesamowity materiał. Jest to dom jego kolegi. Pewnej nocy obaj byli w pracy. To właśnie wtedy jego kamera wykryła ruch. Nie byłoby to zbyt niepokojące, gdyby nie fakt, że nikt w tym domu nie mieszka poza nim. Sprawdził szybko, co uchwyciła kamera, tylko po to, aby zobaczyć coś, co go absolutnie przeraziło. Spójrzmy na ten film. Jeśli uważnie obserwowałeś zaznaczony materiał, to pewnie widziałeś tą złowrogą postać. Cokolwiek tam było, przechadzało się przez pokój. Prawdopodobnie pomyślisz, że mógł to być złodziej, ale wszystko wskazuje na coś bardziej złowrogiego. Mężczyzna zadzwonił szybko na policję, ponieważ też myślał, że jest to włamywacz. Ale po dotarciu na miejsce, policja nie znalazła absolutnie nic. Brak oznak włamania. Dom był całkowicie pusty, więc pozostaje pytanie, co to było za niewytłumaczalne zdarzenie. Przesyłający twierdzi, że w jego domu wydarzyło się również inne przerażające rzeczy. Mężczyzna po tym zajściu zdecydował się na przeprowadzkę. Po nim jednak zamieszkała w tym domu inna osoba. I nie musieliśmy długo czekać na kolejny film z dokładnie tego samego domu. Riemann 8 przesłał ten dziwny film na YouTube, pokazujący podobną niesamowicie przerażającą postać. Wyobraź sobie, że widzisz coś takiego z kamer na żywo w swoim domu. Co robisz? Daj znać w komentarzu. Kanał na YouTube Dark Patch Scary robi świetną robotę polegającą na szukaniu, zwiedzaniu i analizowaniu przerażających aktywności poltergeista. Uważaj, bo film, który za chwilę zobaczysz, może sprawić, że będziesz naprawdę przerażony. Film zaczyna się dość spokojnie, ale jak już wiemy, to tylko pozory. Mężczyzna zostaje złapany za nogi, jakby coś próbowało go wytargać z łóżka. Mężczyzna robi co może, aby poltergeist go puścił. Jestem pewien, że mężczyzna resztę nocy już nie będzie spał. Jednak to nie jest wszystko. Aktywność tego ducha na nagraniu to zaledwie początek. Tym razem poltergeist robi coś, co z pewnością sprawi, że mężczyzna zacznie myśleć o przeprowadzce. Spójrz na ten film. Dokładnie tej samej nocy kamera monitorująca podwórko uchwyciła coś takiego. Gdy się przyjrzymy, zobaczymy przed drzwiami jakąś dziwną mgłę, która w połączeniu z tym, co się przydarzyło podczas spania mężczyźnie, raczej nie pojawiła się tam przypadkowo. Na nagraniu nie widać żadnych sznurków, a wręcz wygląda to bardzo realistycznie. Zresztą sam mężczyzna dostał pewnego rodzaju obaw przed spaniem w samotności. Ale co uchwyciła kamera przed wejściem? Dajcie znać. Zanim przejdziemy do kolejnego filmu, chcę zadać Ci pytanie. Od dawna mnie to irytuje i zastanawia. Dlaczego duchom zawsze przeszkadzają drzwi? Na prawie każdym filmie duch trzaska nimi, jakby mu w czymś przeszkadzały. Na kanale Milagros Guadalupe Estares Palet, pewnie coś źle powiedziałem, ale nieważne, kontynuujmy, doświadczyli kilka dziwnych i niewytłumaczalnych rzeczy w ich domu. Przesyłający wspomniał również o tym, że nie jest to pierwszy raz, kiedy coś takiego się wydarzyło. Ale rzeczywiście był to pierwszy raz, kiedy mogli to nagrać. A oto ten przerażający materiał filmowy.
Czy magnes za drzwiami byłby w stanie przesuwać taki zamek w górę i w dół? Edycja i montowanie też raczej nie wchodzi tutaj w grę, ponieważ nie jest to nieruchome zdjęcie. Spreparowanie czegoś takiego byłoby niezwykle trudne. Tak więc co właśnie się tam wydarzyło? Sprawdźmy film przesłany przez Unika z dokładnie tego samego miejsca. Andrew. Hey, let's go. Let's go record that room. Yeah. Hurry. Why? Because your dad, remember he told us about the... About Robbie, what they hear? Oh, shit. Hurry up, though. Dang. Ze sposobu, w jaki mówią, możemy wywnioskować, że to nie pierwszy raz, kiedy rozmawiają o takich wydarzeniach. Tym razem zdecydowanie chcieli to uchwycić na kamerze. To, co zobaczysz za chwilę na filmie, z pewnością ich przeraziło. That one, right? The weird shit. That one. This one. Dude, this one's like, scary. It's like, I don't know. We should record. I should leave it right here, right? Where should I put it over here? Where? Where should I put it? Oh, well, shit. I think that's a fifth stand. Hold on. Oh. There's a shield. No, right there. So do you know how it looks here? Najpierw spada szufelka, a później drzwi z dość wielką siłą się zatrzaskują. Jakość filmu jest wystarczająca, aby zauważyć, że nie ma tutaj żadnych sznurków, ani nikogo, kto mógłby wprowadzić w ruch te przedmioty. Chłopaki poszli w zupełnie innym kierunku, więc raczej nie ma mowy o ich ingerencji w drzwi, jak i szufelkę. Tak więc, co to mogło być? Daj znać w komentarzu.